Nasza firma powstała w 2006 roku, czyli to już 14 lat temu. Kancelaria jest firmą doradczo-audytorską, czyli skupiamy biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz specjalistów do spraw wyceny przedsiębiorstw, do spraw analiz i innych usług doradczych z dziedziny finansowej. Nasza kancelaria to w tej chwili zespół 15 osób współpracujących ze sobą. Większość z nich jest tutaj w biurze naszym w Krakowie. Dewiza naszej firmy brzmi: rozumiemy wartość biznesu, ponieważ uważamy, że za każdym przedsiębiorstwem stoją konkretni ludzie. Chcemy takim osobom pomagać w tym, żeby oni prowadzili go dobrze, w sposób poukładany i bezpieczny finansowo. W tym momencie, za ten ostatni okres, to my rośniemy praktycznie 40% rok do roku. Mamy ponad 100 klientów łącznie na różne usługi. 1/3 z nich stanowią firmy produkcyjne, około 10% stanowią firmy handlowe, a pozostałe to są firmy usługowe. Obsługujemy klientów z regionu Małopolski, Śląska, ale także z Warszawy, z Polski Centralnej. Generalnie nawet ostatnio poszerzamy się także w kierunku zachodnim, już w kierunku Wielkopolski. Głównym naszym obszarem działania jest sektor MŚP. W naszym portfelu mamy też i całkiem dużych graczy, takich, których obroty są kilkaset milionowe, niektórzy nawet zbliżają się do miliarda. Klienci to jest jedna część naszego biznesu. Druga, bardzo ważna, to są nasi partnerzy. Chociaż tutaj pewnie określenie partner-klient gdzieś by się zmieszało. I do takich szczególnych grup partnerów zaliczamy po pierwsze biura rachunkowe, po drugie kancelarie prawne. Od samego początku istnienia naszej kancelarii klientów pozyskiwaliśmy z rekomendacji innych klientów, z rekomendacji partnerów biznesowych. Jest taka organizacja jak BNI, której mam zaszczyt być członkiem od 2014 roku, w której w zasadzie wszyscy wzajemnie pracujemy na rekomendacjach. Nasza grupa liczy już teraz ponad 50 członków. Z mniej więcej 10 z nich tworzę taką grupę bliższego kontaktu, nazywamy to Power Teamem, i wzajemnie staramy się poznawać swoje potrzeby, często razem współpracujemy, pomagamy sobie w rozwijaniu własnego biznesu. Dzięki temu po pierwsze możemy polecać sobie wzajemnie naszych klientów, ale też i polecać sobie różne usługi, których potrzebujemy, bo tak zasadniczo ja do BNI w ogóle nie przyszłam po klientów, bo już wcześniej ta część nam się dobrze rozwijała, tylko przyszłam po kontakty. I te kontakty rzeczywiście zaprocentowały. Wiele rzeczy nauczyłam się, część z nich udało mi się już wdrożyć w naszym biznesie i dalej wdrażam to cały czas. Także to jest na pewno fajna ścieżka, która nam pomogła się rozwinąć. To, co jest też super właśnie, jeżeli chodzi o BNI, to jest to, że w tej chwili w zasadzie, kiedy potrzebujemy jakiegokolwiek specjalistę, dostawcę, partnera, to nie musimy szukać ich w Google'ach, tylko tak naprawdę dzwonimy do kogoś znajomego albo pytamy się innej osoby z BNI, czy nie znasz kogoś takiego, bo potrzebujemy akurat na przykład specjalisty w tym zakresie, albo potrzebujemy firmy reklamowej, albo potrzebujemy dostawcy mebli. Wielu naszych właśnie dostawców dlatego jest z BNI, a ja bardzo sobie to cenię, bo też uczestnictwo w grupie czy w tej organizacji buduje wzajemne do siebie zaufanie. Mam takie dwa szczególne zlecenia, które pozyskałam z rekomendacji. Jeden z nich to duży projekt szkoleniowy dla Banku Światowego. Jeździłam przez ponad rok regularnie po całej Polsce, szkoląc poszczególne grupy urzędników skarbowych. Drugim ciekawym projektem, zresztą bardzo dużym, bo liczącym kilkaset godzin, to był projekt, w którym prowadziliśmy dla takiego dużego koncernu medialnego restrukturyzację jego działu księgowego. Więc pracowaliśmy z nimi nad tym, żeby poprzenosić procesy księgowe z różnych jego spółek zależnych do centrali. Projekt trwał około 4 miesięcy i zakończył się przeniesieniem, sukcesem. Mogę polecić BNI w zasadzie wszystkim przedsiębiorcom, a przede wszystkim tym, którzy szukają dobrych kontaktów, szukają patentu na solidny wzrost swojego biznesu i którzy mają cierpliwość, żeby poczekać na efekty i na rezultaty, bo jak w każdej grupie ludzi jest takie zjawisko jak krzywa zaufania, a więc buduje się powoli swoją reputację, swoją pozycję i przez to przychodzą również później korzyści w postaci właśnie rekomendacji, w postaci dobrej współpracy. Na pewno nie jest to miejsce dla tak zwanych krótkodystansowców, którzy no chcieliby wpaść, jak to się mówi w języku sprzedaży, ściągnąć bazę klientów,
i zaraz wypaść, tylko raczej dla ludzi, którzy chcą działać długofalowo.